Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj nie bez powodu jesteśmy na naszym druidzie, dlatego że po pierwsze, jak sami możecie zauważyć, mamy tutaj start 25 września 2020 roku. W tym momencie mamy 26 września 2022 roku, więc co za tym idzie, dwa lata gry, równe dwa lata na tej postaci i będę wam chciał po prostu zaprezentować, jak ta postać na naprawdę wysokim poziomie, jeżeli chodzi o grzybienie, się prezentuje właśnie po tych dwóch latach. Oprócz tego, to co was najbardziej chyba ciekawi, no to ten rework druida, dlatego że zreworkowany druid wszedł do gry chyba w środę, jeżeli się nie mylę, no i potem oczywiście wiadomo, no było od razu widać, że on jest zbyt mocny, my tam zrobiliśmy streama w tą środę wieczorem, wy w czwartek dostaliście z tego zapis, gdzie klikaliśmy te lochy na tych właśnie nowych maskach, tych zreworkowanych, no i na pierwszy rzut oka było widać, że to jest zbyt mocne i chyba już w czwartek wszedł nerf tego druida. Ja wam na ten temat już nie nagrywałem, no bo potem był legendarny loch i tam zajmowaliśmy się czymś innym, no ale dzisiaj wam opowiem, o co w ogóle chodzi z tym nerfem, co tutaj pozmieniali i druga sprawa to to, że jedna z masek tego druida na ten moment, gdy ja to nagrywam, jest dość mocno zbugowana i jeżeli gracie druidem, to nie warto jej używać. Ale zaraz do tego przejdę, wszystko na spokojnie. Na wstępie pamiętajcie oczywiście, żeby zostawić kciuka w górę, jeżeli takie filmy was ciekawią. Jeżeli wam się podobają, to zostawiajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i w komentarzach możecie pisać, jeżeli gracie tym druidem, co wy o tym myślicie. Już jednak troszeczkę czasu minęło, odkąd wszedł ten rework, więc tutaj gracze druida mogą się już na pewno wypowiedzieć, także chętnie sobie poczytam. No i dobra, myślę, że możemy zaczynać i przede wszystkim zacznę od tego reworku, dlatego że... może nie tyle co od reworku, co bardziej od nerfa, dlatego że no tak jak mówię, nie miałem okazji, żeby wam jeszcze o tym nagrać, no a tutaj troszkę się pozmieniało. Przede wszystkim tak, jeżeli chodzi o zmiany, takie których nie widzimy chyba na pierwszy rzut oka, no to po pierwsze mamy w walkach z magami i bardami druid zadaje teraz tylko 50% pierwotnych obrażeń. Myślę, że bardzo istotne jest, żeby od tego zacząć, no bo jednak jak mieliśmy tą maskę tego orła, jak walnęliśmy ten cios, no to tam magowie spadali na hita. W ogóle tak jak mówię, polecam ten czwartkowy film obejrzeć, zrobiliśmy tam tyle lochów, że wbiliśmy z samymi lochami 4,5 levela, mieliśmy 494,5, wbiliśmy 499, więc no straszne było oro w tych lochach, no i był test tego OP druida i bardzo się cieszę, że to zrobiłem, bo tak jak mówię, już dzień później bodajże te nerfy weszły, no i teraz ten druid już nie jest taki mocny, no ale właśnie, to jest pierwsza ze zmian i teraz po kolei, jeżeli chodzi o postacie. To tak, postać orła, co tutaj się pozmieniało? Przede wszystkim jeżeli chodzi o premię do obrażeń od ataku pikującego, to mamy 400%, wcześniej to było 500%, no i zmniejszenie szansy, bo wiadomo, po każdym tym ataku pikującym szansa na kolejny się zmniejszała, wcześniej to było 2,5%, teraz mamy 5%, więc no jeszcze rzadziej będziemy tego ataku pikującego używać, także takie zmiany jeżeli chodzi właśnie o postać orła. Jeżeli chodzi o postać niedźwiedzia, to tutaj nic się nie zmieniło, jeżeli dobrze pamiętam, w sensie ten niedźwiedź i tak nie był jakiś mocny, nikt tam się na to nie skarżył, więc postanowili go nie ruszać, tak więc jak widzicie wszystko zostało tak jak było wcześniej. Natomiast właśnie, jeżeli chodzi o tą zbugowaną postać, o tą zbugowaną maskę, jak zwał tak zwał, no to chodziło mi o postać niedźwiedzia, dlatego że jak sami widzicie, na niedźwiedziu powinniśmy mieć redukcję obrażeń 50%, natomiast z tego co tam wyliczyli gracze po prostu na tawernie, to ta redukcja obrażeń na tym miśku nie działa. W ogóle nie opłaca się w tym momencie tego używać, dlatego że tak jakby ten misiek nie miał pancerza, więc po prostu tutaj was przestrzegam, żebyście, bo ja do tej pory też siedziałem na tym miśku, bo lubię tą mechanikę, podoba mi się, natomiast no przestrzegam was, żebyście po prostu nie siedzieli na tej postaci, bo no pancerz nie działa, więc mija się to z celem, jesteście słabsi niż być powinniście. Także to tak w skrócie, no ale mówię, tutaj akurat się nic nie zmieniło, w dalszym ciągu mamy 20% na te bloki i w dalszym ciągu wygląda to tak jak wyglądało. No i teraz postać tygrysa. Postać tygrysa również się zmieniła, no bo wcześniej w ogóle to było tak, że jak mieliśmy maga w lochach, to wybieraliśmy postać orła i bez problemu go cisnęliśmy, potem przeskakiwaliśmy na postać tygrysa, no i cisnęliśmy każdą inną klasę postaci tak naprawdę, bo to 300% tej premii do obrażeń krytycznych naprawdę było broken. Robiliśmy tam hity chyba ostatniemu w Hemoridorze, jak się nie mylę, zadałem 900 milionów, coś takiego, gdzie on tam jako wojownik miał chyba 2,2 miliarda tego HP, więc no 3 takie ciosy powiedzmy już go nie było, więc no to było zdecydowanie zbyt mocne.
No i teraz jest to troszeczkę znerfione. A co dokładnie? Przede wszystkim jeżeli chodzi o stan w ukryciu, to mamy szansę na unik 35%. Wcześniej było to na poziomie 40%. No i druga sprawa to właśnie tutaj zamiast 300% tej premii do obrażeń krytycznych mamy tych procent 200. Więc takie po prostu nerfy. No i co ja mogę powiedzieć? Podtrzymuję to, co już mówiłem. Bardzo się cieszę, że ten druid został zreworkowany po prostu, bo to można chyba nazwać nie żadnymi zmianami czy coś, tylko no całkowity rework tego druida, jeżeli chodzi o te postacie i tak dalej. Ja dążę do tego, co już wielokrotnie mówiłem, żeby każdą klasą postaci sobie na jakimś serwerze grać tak długoterminowo, ile dam radę na tyle postaci. No i wiecie, teraz mam na W50 maga, W55 wojownik, tam W60 pewnie znowu coś, prawdopodobnie zwiadowca, ale to jeszcze tam się dogadamy, zrobimy jakąś ankietę pewnie ostateczną. Na W58 bard, no to wyjątkowo nieokrągły serwer, ale ta liczba również mi się podobała, wychodził ten bard, więc tam sobie będziemy klikać long term ponad 500 poziom, no i na każdym z takich okrągłych serwerów będę właśnie chciał mieć jedną klasę postaci, którą jeszcze nie gram. Na S40 mamy zabójcę polskim, no i właśnie druid to była chyba jedyna klasa postaci, którą mówiłem, że nie będę jej już nigdy zakładał, bo jest po prostu nudna. Natomiast teraz wydaje mi się, że ten druid to jest jedna z lepszych postaci. Może nie tyle co jedna z lepszych, tylko jedna z ciekawszych po prostu, że tak to wykombinowali, tak to teraz wygląda bardzo fajnie. W ogóle ktoś w komentarzu napisał, że ten stan w ukryciu i furia strasznie dobrze pasowałby do zabójcy i to jest naprawdę świetnie by to wyglądało właśnie na zabójcy, bo no na tym to polega, nie? Że też niby jesteśmy w ukryciu, potem nagle hit taki potężny, jaki tutaj właśnie nieraz wchodzi, no i potem z powrotem w ukryciu, no świetna mechanika dla zabójcy, no ale raczej już tego nie zmienią, skoro druidią ma. No ale mówię, bardzo, bardzo ciekawie to wykombinowali i teraz druid chyba jest moim zdaniem jedną z ciekawszych postaci, także ja osobiście się cieszę. Natomiast po pierwsze, no niech to dobrze zbalansują, niech to w końcu będzie nie za mocne, nie za słabe, żeby było takie ok. Niech naprawią tą postać niedźwiedzia, bo tak jak mówię, z tego co wiem, na tej masce nie działa pancerz, więc to druga sprawa. No i po prostu jak już to będzie finalnie gotowe, no to wtedy będziemy mogli coś testować. Od razu powiem, że ten nowy druid jest już na SF Toolsie, czyli już możecie sobie sprawdzać procenty na lochy, grając właśnie druidem i tak dalej, już to zostało dodane. No ale mówię, no tu jeszcze bym się wstrzymał, bo jeszcze nie wszystko chyba działa tak jak działać powinno. Tu jeszcze w ogóle mamy taki dopisek ze strony twórców. Mogą zaistnieć sytuacje, w których zachowanie druida z uników może nie działać zgodnie z przeznaczeniem. Ten problem zostanie rozwiązany najpóźniej w przyszłym tygodniu, czyli to co również ktoś tam właśnie pod tym filmem czwartkowym zaobserwował, ja to również zgłaszałem. No, więc tak to generalnie wygląda. Co mi się jedynie nie podoba, to to, że wygląda to troszeczkę tak, jakby oni losowo strzelali, że no dobra, tu było 500%, 2,5 za mocne, no to teraz zrobimy 100% mniej, zrobimy tu dwa razy mniejszą, dwa razy bardziej to zmniejszenie szansy, że tak powiem, dwa razy większe, no i zobaczymy co z tego wyjdzie, nie? W sensie nie podoba mi się, że nie było serwera beta, bo jeżeli oni faktycznie chcieli aż tak mocno zmieniać tego druida, jeżeli oni chcieli naprawdę no aż takie zmiany zrobić, jakie zrobili, no to serwer beta to jest must have. Już zresztą pisali, że popełnili błąd, że takiego nie otworzyli i teraz już to będą robić, więc chociaż tyle, no ale co by nie mówić, druid przez około jeden dzień był OP i kto mógł, to sobie po prostu skorzystał. No ja tutaj wbiłem dużo tych leveli, co prawda na tej postaci i tak kończę na poziomie 500, no więc tutaj za dużo to nie zmienia, powiedzmy tam na tle serwera, no ale tak czy inaczej dużo druidów mogło to naprawdę mocno wykorzystać i po prostu sobie jakby zrobić w tym przewagę, więc no zdecydowanie tak to nie powinno wyglądać. Najpierw serwer beta, potem jak to na serwerze beta już dobrze zbalansują, to wtedy wpuszczają na serwer live i wszystko jest git, a tak to no na serwerach live można by było zauważyć, że oni to tak jakby dopiero testują, co było słabe. Dobra, tyle jeżeli chodzi o ten rework, bo tak jak mówię, to chyba was najbardziej ciekawiło, więc stwierdziłem, że od tego zacznę i lecimy sobie teraz dalej. Dwa lata po postaci, dwa lata druida. Od razu powiem tutaj, powiedzmy słowem wstępu, kto chce to sobie oczywiście obejrzy do końca, bo tutaj będę pokazywał dokładnie jak ta postać wygląda. Słowem wstępu tak, po pierwsze jeżeli chodzi o tą postać, dlaczego ja kończę na 500 levelu i tak dalej, to może odpowiem w takim już ostatecznym odcinku. Troszeczkę ten rework druida mi pokrzyżował plany, dlatego że z druida jeszcze miałem plany na dwa odcinki.
na ten, który teraz nagrywam, czyli po prostu 2 lata z tej postaci, no i potem jeszcze miałem, wtedy bym miał około, nie wiem, jakiś 495 level, coś takiego plus minus, no i potem bym sobie dobił do 498 i na odcinku kliknąłbym tak te lochy, żeby wbić symbolicznie właśnie, tak jak mówię, na odcinku ten 500 level i zakończyć tą postać, zrobić takie pożegnanko i by było wszystko git. Natomiast przez to, że ten druid był taki OP, docisnęliśmy tutaj lochy bardzo mocno, jak sami widzicie, no to troszeczkę mi to zepsuło szyki, ale dzisiaj pokażę wam po prostu, jak ta postać wygląda po tych 2 latach, a takie zakończenie, czemu ja kończę na 500 levelu, takie symboliczne wbicie tego 500 levela, to też postaram się zrobić na odcinku, zrobimy na którymś z kolejnych z tego druida i po prostu wtedy zakończymy sobie tą serię, tak czysto symbolicznie. Dobra, i chyba tyle. Jeszcze co powinienem powiedzieć, to na przykład jeżeli chodzi o surowce do kowala, to ja tutaj odkąd wpadłem na taki pomysł, żeby dograć tego druida do poziomu 500 i po prostu już skończyć na nim grę, to stwierdziłem, że w sensie przestałem się jakoś bardzo napinać, nie? Na przykład niektóre eventy Kowala, które były połączone z weekendami epickimi, opluwałem, tak jak zazwyczaj robię, tak, że po prostu kupuję przez 3 dni codziennie 15 epików i rozmontowuję, żeby tego kryształu nafarmić więcej, no to tutaj już przestałem się aż tak bardzo starać, codziennie wszystko było robione na tej postaci, no ale mówię, jeszcze takie nie dokręcałem tego tak jak normalnie bym dokręcał, gdybym wiedział, że gram na tej postaci długo. No i gdybym tutaj jakby no dociskał wszystko tak jak dociskam na przykład na tych moich w tym momencie 4 głównych postaciach, nie? Więc tutaj się troszeczkę to mogło zmienić i troszeczkę może się ta postać finalnie różnić niż normalnie by wyglądała, jakbym tutaj grał na takie 110% powiedzmy, no ale to są takie detale, że chyba nie ma co na to zwracać uwagi. Dobra, lecimy. Jeżeli chodzi o aurę, 50, dzisiaj wbita co prawda, jeszcze przed odcinkiem sobie wbiłem tą 50, więc wczoraj, czyli po tym równym roku gry była 49, no i tutaj brakowało jednego epika do wrzucenia, żeby była ta 50, no ale żeby tak ładniej wyglądało, to dobiłem tą 50. Maksymalna aura to jest 66, przypominam, no ale tak to po prostu wygląda. Dobra, jeżeli chodzi o karczmę, to nic więcej. A rękę, tak jak mówię, też do jakiegoś 460 levela jeszcze normalnie tutaj rozwijałem, teraz już od dawna to zacząłem opluwać, bo po prostu szkoda mi było czasu. Ja w ogóle arenkę dobiłem do jakiegoś poziomu S120 i przestawałem to robić, zwłaszcza jak już miałem wszystkie maksymalne runki, no ale teraz dodali niestety to osiągnięcie runiczny imperator, no i będę musiał tą arenkę na tych swoich kontach zrobić, no i to już w ogóle robię od dawna, wziąłem się od, nie wiem, 2 tygodni, może nawet 3, coś takiego. Wziąłem się na tą arenkę tutaj z powrotem, no i zobaczcie, że tu już mamy tych runek tyle, także Maguś na W50 to chyba będzie pierwsza moja postać, gdzie tą arenkę ukończę, pokaże mi się wtedy taki fajny ekran zakończenia tej areny, dostanę to osiągnięcie, więc wam oczywiście z tego również film nagram, no ale mówię, no wziąłem się za to na poważnie, bo tak to totalnie mi się tego nie chciało robić, no a że na druidzie na 500 kończymy, to nie, po prostu tego nie rozwijam, mam to wszystko ulepszone na jeden, żeby mi tutaj powiadomienie z tej arenki nie wyskoczyło. Skakiwało. Dobra, czyli tutaj nic ciekawego, no i kowal. To co was może ciekawić, jak widzicie surki metalu, mamy 2,7 miliona, no i mamy 65 tysięcy tajemniczych odłamków, z tym, że tak jak wspomniałem, odcinek czwartkowy polecam obejrzeć, bo tamte itemki sobie ulepszyliśmy do razy 17, żeby jeszcze może te lochy bardziej wycisnąć, także tutaj mamy wszystko razy 17, wydaje mi się, że to jest bardzo dobry wynik jak na 2-letnią postać, że aż tak już mogliśmy ten ekwipunek ulepszyć, to w ogóle pierwsza sprawa. No i tu jeszcze pachołką ulepszyłem praktycznie wszystko razy 5, żeby również w tych lochach w czwartek co nagrywałem, w sensie to było w środę, wy dostaliście w czwartek, jakby żeby jeszcze bardziej te pachołki były useful podczas klikania tych lochów, także im tu prawie wszystko ulepszyłem właśnie razy 5, no i tak to po prostu wygląda, jeżeli chodzi o surki u kowala, no ale to co najważniejsze, to te itemki razy 17 na mojej postaci, myślę, że wynik dość dobry. Dobra, lecimy dalej, gabinet magii, no to chyba nic ciekawego do pokazania, tutaj może jeszcze pupilki, jak widzicie, no już dawno ponad połowa przekroczona tych karmień, tu taka średnia to można powiedzieć 2,5 tysiąca, troszeczkę nam woda odstaje, no ale tu jak widzicie 2 ostatnie paski już nakarmione chyba wszędzie do 200 dokładnie, no i teraz już zaczynamy ten trzeci pasek, tu nawet w ziemi mamy 2 w tym trzecim pasku nakarmione pupilki i teraz zaczynamy trzeciego, tak więc no po prostu bardzo dobrze tu to idzie, w ogóle jeszcze jeżeli chodzi o tą na przykład toaletę, no to pamiętajmy, że od niedawna tak naprawdę mamy ten event sterylnych sedesów, więc jak ktoś teraz zacznie grać na swojej postaci, to za 2 lata tą aurę będzie miał jeszcze większą. Tak samo z pupilami. Mamy ten event pupili, więc teraz jak ktoś zacznie, to o wiele szybciej te pupile wymaksuje.
Tu możemy w ogóle na 200 też dobić, dlatego że właśnie jest ten event pupili, jest Helevator też od niedawna, który daje bardzo dużo jedzonek, także no wszystko to jest zdecydowanie przyspieszane, więc no mówię, jak ktoś teraz zacznie i będzie grał przez 2 lata tak jak ja na tym druidzie, to będzie na pewno dalej niż ja jestem obecnie. No ale pupilki wyglądają po prostu tak, więc jakby no po prostu są karmione, oczywiście wszystkie złapane, myślę, że nie ma co tutaj się za bardzo rozwodzić. No i lożki tu jakby, jak sami możecie zauważyć, no oczywiście strefa światła zamknięta, portal również, no i tutaj tak samo lochy wyglądają, no jak na powiedzmy 500 level, bardzo, bardzo potężnie, no nie, to wszystko jest dzięki temu, że ten druid był przez chwilę OP, tak jak mówię, normalnie bym nie miał aż tak dociśniętych lochów, więc to bardzo pomogło. No ale tak czy inaczej, no zobaczcie, tu mamy 7 już, tu mamy 4, no takich lochów, takie lochy się ma na około 550 poziomie, no a pamiętajmy, że ten 550 poziom, przeważnie już ludzie grają na golda w ogóle na tym etapie i generalnie ten 550 level troszkę zajmuje, żeby wbić, no i w tym czasie tych 50 leveli bardzo byśmy tutaj byli w stanie, do, w ogóle zaraz przejdę jeszcze do statystyk, bo też powinienem od tego w sumie zacząć chyba, bardzo dużo statystyk byśmy jeszcze zyskali przez te 50 leveli, także no tutaj te lochy zdecydowanie są bardzo, ale to bardzo mocno dociśnięte. W SF Toolsie już jest dodany nowy druid, to co wam powiedziałem na początku, sprawdzałem sobie jeszcze przed odcinkiem lochy, no ale na żadnej postaci, na żadnej tej masce powiedzmy nie mam w ogóle procentów na lochy, mam obydwa lochy not possible, nie ma co się dziwić, skoro druid był OP, a my tu już nie daliśmy rady nic pchnąć, no to teraz jak dostał nerfa, to tym bardziej nie damy rady, więc tak to po prostu wygląda, no ale lożki, no jak sami widzicie, dociśnięte giga dobrze. Dobra, lecimy dalej, mamy teraz twierdzę, twierdza tak samo, no tak jak mówiłem, duże nakłady grzybów tutaj szły na tą postać, więc bardzo dużo z budynków jest skipniętych, kopalnia już 89 po tych 2 latach. Także się zbliżamy tutaj do stówki powoli, stówka to jest oczywiście max, skarb jest na maxa, no i to co najważniejsze, mam wszystko na maxa poulepszane. Jeżeli chodzi o podziemia, to tak samo, też dużo skipów, jak widzicie kopalnia na poziomie 54 w tym momencie, już tu zresztą możemy zauważyć, a serwer nie odpowiada, już jakiś lag, dobra, ale na szczęście możemy wejść, jeżeli chodzi o tą kopalnię złota, to mamy 3,2 miliona na godzinę, czyli przez 10 godzin mamy około tam, no w sensie ponad 32 miliony, a ja tutaj pojemność mam zaledwie niecałe 28 milionów, także no już śpiąc jakby przez te tam powiedzmy nie wiem 8, 9, 10 godzin różnie tam śpię, zależy też czy mam wolne czy nie, no ale tutaj przez noc po prostu tego golda troszkę mi się marnuje, a im dalej w ten las, im dalej byśmy tam powiedzmy, im większy level, im większy poziom kopalni złota, no to tym więcej byśmy tego golda przez noc niestety tracili, więc to jest bardzo słaba mechanika, no i mam nadzieję, że to zostanie zmienione zanim ja na swoim magu, bo chyba on jako pierwszy dobije taki poziom, będę właśnie to wszystko miał tak jak tutaj. No, więc cała reszta oczywiście zmaksowana, wiadomo. Dobra, więc lecimy dalej. Gildia. Gildia, która jak ktoś ogląda tą serię od pierwszych odcinków, ten wie, na początku totalnie zdominowała ten serwer. Mieliśmy tutaj powiedzmy w top 30... mieliśmy, nie wiem, no z 20 graczy albo coś takiego, albo nawet więcej, także no na początku totalna dominacja tej gildii, natomiast potem z czasem bardzo dużo osób pokończyło, w sensie wiadomo, w każdej gildii ludzie odpadają, w każdej gildii kończą, no ale tutaj u nas wydaje mi się, że to było bardzo, bardzo widoczne, mieliśmy topowe postacie i to topowe postacie pokończyły, coś tam wiecie, przestało im się chcieć grać i tak dalej, no i tak powiedzmy szliśmy w dół, w dół, w dół, aż w końcu spadliśmy na to drugie miejsce, które oczywiście też jest bardzo dobre, też nie ma co mówić, bo mimo wszystko tutaj bardzo, bardzo spoko to wygląda, top 2 jak najbardziej ok, no ale jednak bardzo dużo osób u nas pokończyło, więc niestety to był główny powód chyba dla tego, że tak spadliśmy, jeżeli chodzi o ten ranking, no bo mówię, na początku była straszna dominacja, zresztą kto chce to sobie może cofnąć tam do pierwszych odcinków tej serii, no i to zobaczy, to pierwsza sprawa, druga sprawa, no serwer już jest naprawdę martwy, serwer 39 polski, w ogóle te krajówki ostatnimi czasy, nie tylko polskie, tylko też niemieckie, wydają się bardzo, bardzo martwe, no i ten również, tu jak widzicie mamy kogoś 2 tygodnie, tu mamy 4 dni, tu mamy 2 dni,
a totalnie nie mogę znaleźć ani tutaj Kofitos, który mi pomaga, nie możemy znaleźć żadnej podmianki, bo po prostu no ciężko jest, nie? Nawet jakieś niskie levele, bo zobaczcie, my tutaj mamy ostatniego gracza 369 level, w teorii niski level, no ale lepiej takiego mieć, taką mieć osobę, niż taką, która jest po prostu nieaktywna od 2 tygodni, a nawet takich nie możemy tutaj do gildii znaleźć, bo po prostu no nie ma kogo, nie? Albo ludzie nie chcą, albo po prostu nie odpisują, albo już skończyli grać. Druga sprawa, że jest to polski serwer, więc też wiadomo, często się zdarza tak, że ktoś kończąc grę, to zamiast usunąć konto, albo zamiast, nie wiem, po prostu przestać grać i tyle, nie, żeby to konto stało nieużywane, no to gdzieś tam próbuje handlować tymi kontami i tak dalej, co jest oczywiście tam niezgodne z regulaminem, przypominam. No a tutaj na polskich światach jest tak, że jest taka ekipa, która chętnie takie konta przygarnia do siebie, żeby wzmacniać swoje gildie, więc to po prostu druga sprawa, że no tak to wygląda. Na serwerach międzynarodowych czegoś takiego nie ma i po prostu ja osobiście, jak ktoś chce zaczynać gdzieś grę, to od siebie polecam i ma w ogóle zajawkę na tą gierkę, chce tam pograć długo i tak dalej, to polecam serwery międzynarodowe, a najlepiej okrągłe, bo na tym jest no na pewno o wiele wyższy poziom, więc ciężej o topkę, no ale serwer długo żyje, to raz, a dwa, że po prostu nie ma jakichś tam krzywych akcji i tak dalej. No jak ktoś chce sobie na polskim zaczynać, to niech gra, ale ja osobiście odradzam. Dobra, więc tyle. Teraz może przejdziemy do sali chwały i co za tym idzie do moich statystyk. Dlatego, że tu też warto powiedzieć, co do w ogóle tych statystyk, chyba trochę za późno to mówię, no ale jest jak jest, że ja na tej postaci od 400 poziomu gram na golda. Co oczywiście z perspektywy czasu nie było zbyt mądre, no ale to było dawno temu i jakby kiedyś były zupełnie inne, powiedzmy tam, jakieś metody, taktyki i tak dalej. No i tak jak mówię, ja tutaj od 400 poziomu gram na golda. Gdybym troszeczkę później zaczął, to już na pewno bym miał ten ponad 500 poziom, no ale jest jak jest. Dało mi to oczywiście bardzo dużego boosta, jeżeli chodzi o statystyki. No i teraz spójrzmy w salę chwały. Jeżeli chodzi o level, to tak, dobry kolega, tutaj w ogóle rekord zwiadowcy, jeżeli chodzi o 500 poziom. Zakładam, że będzie pobity na W50, no ale do tej pory, jeżeli się nie mylę, to on trzyma właśnie ten rekord. No i ma 509 level, on stopował lochy, kliknął te lochy, nie wiem na którym, na 480 czy coś takiego, nie jestem pewien. W każdym razie no tu widzimy przewagę 10 leveli nade mną, no i on na pewno ma te lochy mniej dociśnięte, nie? Ja tutaj mam to wszystko tak bardzo dociśnięte przez to, że właśnie był ten druid przez chwilę OP, natomiast on ma na pewno tych lochów mniej zrobionych, jakby tutaj zrobił ich tyle co my, to jeszcze większą tą przewagę levelową bym miał, w sensie on by miał. No i właśnie to pokazuje w ogóle, że stopowanie lochów bardzo oddaje, to raz. Dwa, że tutaj pod względem statystyk, no to dobry kolega w tym momencie ma 26,5, tutaj powiedzmy, że dobijemy, to będzie 27 plus 12, no to będzie 39 statystyk, chyba dobrze policzyłem, 39 tysięcy, troszeczkę więcej niż 39 tysięcy, no tam 39 300, coś takiego, no a my łącznie mamy tych statystyk tutaj 57,5 tysiąca, nie, więc jakby no około tam 20 tysięcy więcej tych samych podstaw, także no tu wiadomo, że jest to różnica, no ale nie ma co się dziwić, on przez ten cały czas grał na expa, my graliśmy na golda, z tym, że on teraz ma wyższy level i po prostu sobie te statystyki nadrabia, to też pamiętajcie, że on zgaduje, że już chyba teraz gra na golda, tak mi się przynajmniej wydaje, w zasadzie powinien tak zrobić, więc on na tym wyższym levelu dostaje ze wszystkiego tego golda więcej, no i po prostu sobie te statystyki nadrabia. Nie wiem, jakby to wyglądało, jakbyśmy grali dłużej na tym serwerze, czy on by w końcu mnie dogonił z tymi statystykami i tam przegonił, raczej chyba by miał ciężko, no bo tu jednak tych statystyk mam naprawdę bardzo dużą przewagę nad resztą, no ale w sumie to by było ciekawe dość, nie? Żeby sobie tak sprawdzić. Tak czy inaczej, no po prostu to jest top 1 level na tym serwerze. Nikt tutaj chyba inny nie stopował tych lochów, jak widać. Zresztą, no jakby to robili, to już by je poklikali, by mieli już te 500. No a tutaj mamy Kakira 493, tu mamy też Kofitosa 493, tu Gim się zbliża do 490 i jeszcze, i tutaj Robin jeszcze miał 490 prawie. Także no top 2 level mamy na serwerze i tutaj tych statystyk naprawdę bardzo, bardzo dużo. To druga sprawa. No, więc tak się prezentuje topka. Gildynie, tak jak mówiłem, jesteśmy top 2. Tutaj no niezbyt duża różnica czci między top 1 a top 2, no ale między top 2 a top 3, no to już jest generalnie przepaść. No a tutaj im dalej, tym jak widzicie, tak to po prostu wygląda. Twierdzę, raczej nic ciekawego. Pupilki, jesteśmy na 5 pozycji, jak widzicie. Mamy 100 zebranych. Pod względem jedzonek szkoda, że tutaj nie widać, bo pod względem jedzonek bardzo możliwe, że jesteśmy top 1. Natomiast no wiadomo, w walkach RNG, więc ciężko to ocenić.
ocenić. W ogóle ja tu bardzo długo byłem top 1, teraz spadłem, no ale tak czy inaczej najlepiej jakby była gdzieś widoczna po prostu ta ilość karmień i wtedy byśmy mogli sobie fajnie porównać, ale to nie jest jakoś bardzo istotne, tak tylko mówię. No i podziemia wyglądają tak, ja tutaj ten błąd, że zapominam ciągle dobrego kolegę bić i biję tych, co mi tam podsuwa to, czyli na przykład teraz jak kliknę znać bohatera, a teraz nie zadziała, dobra, może się przelogujemy. Nie powinno teraz zadziałać. Dokładnie, no to mi na przykład Kakira proponuje, a powinienem tutaj bić dobrego kolegę, przez to jestem trochę do tyłu. Zresztą ja wszystkie dusze, które mam, to wydaję na kopalnię złota kolejną, a w ogóle tutaj prawie nie ulepszam tego Władka, więc to też druga sprawa. No ale tak to po prostu się prezentuje. No i co? Wydaje mi się, że chyba tyle. Nie wiem, czy wam czegoś nie pokazałem. Chyba wszystko po kolei tutaj sobie przelecieliśmy od góry do dołu. Tak więc tak po prostu ta postać wygląda po 2 latach naprawdę mocnego grzybienia. Statystyki no są bardzo mocne. Jak widzicie tutaj, jeżeli chodzi o ta całość, powiedzmy, statystyk, nie te podstawy, tylko te tutaj, co widzimy na postaci, no to już obydwie się zbliżają do 100 tysięcy, więc no mówię, postać naprawdę moim zdaniem bardzo, bardzo fajna, bardzo mocna, a dlaczego na niej kończę, to... Jeszcze do tego przejdę na tym odcinku ostatecznym, pożegnalnym, gdzie ten symboliczny 500 level sobie wbijemy. No ale mówię, druidem, tak jak na początku wam wspomniałem, że nie miałem w ogóle w planach już nigdy grać, bo był nudny. Tak teraz po tym reworku naprawdę mam ochotę nim zagrać long term, na długo już, tak powiedzmy, na stałe, jakąś postać druidową, że tak powiem, założyć na jakimś serwerze. No ale to wszystko wyjdzie w praniu. Wszystko, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam podobało. Klikajcie tego kciuka w górę, jeżeli wam tak jak mówię, się podobało, jeżeli lubicie takie odcinki. Możecie subskrybować z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Możecie w ogóle pisać komentarze, jeżeli z czymś się nie zgadzacie, jeżeli macie jakąś tam inną opinię, co do tego reworku druida może, co do tam, nie wiem, postaci, jeżeli w ogóle macie jakieś pytania do mnie, co do właśnie tej mojej postaci, czegoś bym nie powiedział albo coś, no to możecie oczywiście pytać. No i co? I chyba tyle, nie? Także mówię, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pamiętać o tym kciuku w górę, o tym subie i o tych komentarzach, to już powiedziałem. Wszystko, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!